Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam proces dynamicznej wymiany oleju w skrzyni automatycznej BMW F30, skrzynia 8 HP. Wymianę będziemy przeprowadzać za pomocą urządzenia firmy Mahle ATX180. Pierwszy etap to wpięcie się urządzenia w obieg olejowy skrzyni automatycznej do samochodu. Kolejnym etapem jest wybranie w urządzeniu odpowiedniego modelu i marki samochodu. Następnie wlewamy środek, który wprowadzimy do skrzyni i przeprowadzimy proces czyszczenia. Tutaj znajduje się zbiorniczek. Odpalimy samochód i w układzie będzie krążył środek. My będziemy przerzucać biegami, co spowoduje wyczyszczenie zaworów i układu w skrzyni biegów. W tym momencie urządzenie podało detergent. Widać tutaj w skrzyni olej jest dosyć ciemny. Będziemy 10 minut pukać, po czym odessamy olej. Wymienimy miskę i zalejemy świeżym olejem. Auto ma przejane 50 tysięcy. Myślę, że jak na ten przebieg olej jest dosyć mocno zużyty. Tutaj auto ma przejane dokładnie 49 916 km. Tutaj teraz co jakiś czas zmieniamy położenie lewarka. Dzięki czemu olej krążący z detergentem dotrze nam w każdy zaworek, w każdy zakamarek skrzyni. I tak robimy przez 10 minut. Kolejny krok to wymiana miski. W misce znajduje się filtr. Ta jest nowa. Tutaj demontujemy starą misę. Teraz ją przekręcimy i będziemy zaczynać dynamiczną wymianę oleju. Teraz z demontowanej misy pobierzemy próbkę oleju do menzurki. Widać, że olej jest dosyć mocno ciemny. Dla porównania, po dynamicznej wymianie, podczas sprawdzania poziomu oleju w skrzyni, pobierzemy drugą próbkę. Teraz po wymianie miski uzupełniamy skrzynię olejem. Po uzupełnieniu oleju, po odpaleniu samochodu, olej świeży krąży nam w układzie i tutaj po pewnym czasie wyskakuje nam komunikat, aby sprawdzić na wzorniku stan oleju, czyli jakość wizualnie po prostu, czy świeży olej zrównuje się z nam z olejem, który jest w skrzyni. I tam urządzenie co jakiś czas pyta, informuje, czy użyć kolejnego litra oleju do przepłukania skrzyni. I używamy do tego czasu, dolewamy ten olej, dopóki wzorniki na urządzeniu nie zrównają się maksymalnie. Jeżeli olej będzie satysfakcjonujący na wziorniku, należy zakończyć procedurę, no i sprawdzić poziom oleju. Jeżeli poziom jest zbyt niski, urządzenie nas zapyta, czy dolać oleju. Dolejemy, na końcu weźmiemy jeszcze próbkę oleju ze skrzyni i porównamy dwie menzurki. Dzięki za poświęcony czas i zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam.